dawaj za te czekamy na kolejne gości oczywiście i moi drodzy, chwilę zajmujecie Państwa tutaj swoje miejsce. Poczęstunek dla Was będzie nasza zbytkowicka kwaśnica, coś wody mineralnej, bo jednak upał dokucza i godzina 15:00. Rozpoczniemy to nasze świętowanie. Państwa zapraszamy tutaj do miejsca, które mają wyznaczone i moi drodzy, za chwilę komunikaty, weryfikacje, ustalenia. No i dzisiaj będziemy zaczynać, mam nadzieję, w miarę punktualnie. Tu jeszcze tutaj zapraszam na tą lożę honorową naszych gości, przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli również biznesu, no i wszystkim tym, którym ta gmina Zbytkowice jest bardzo bliska, także witamy serdecznie, no i cieszymy się, że Państwo jesteście z nami. Ostatnie weryfikacje, poczęstunek kwaśnicy. Obrzędy dożynkowe, tradycyjne jadło i występy. A my przyjemność mamy gościć u nas rolników z rodzinami, mieszkańców naszej gminy oraz wszystkich gości, którzy odwiedzili naszą gminę i uczestniczą w dzisiejszych gminnych dożynkach. Wszystkich Państwa serdecznie witam. Równie serdecznie witam starostów dożynek Państwa Natalię i Michała Stańczyków. Witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Marka Nowaka. Pana Marka Polaka. Witam również posła na Sejm pana Filipa Kaczyńskiego. Serdecznie witam wojewodę małopolskiego, pana Łukasza Kmitę z małżonką. Pan wojewoda już w kościele przeczytał nam list od pana premiera. Serdecznie go witamy.
Witam panią Iwonę Gibas, członka zarządu województwa małopolskiego. Witam pana Waldemara Łozińskiego, dyrektora biura poselskiego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Bochenka oraz asystenta pani Beaty Szydło. Serdecznie witam księży, księdza dziekana Józefa Piwowarskiego, proboszcza parafii w Spytkowicach. Witam również księdza Kamila Szydłowskiego, wikariusza parafii w Spytkowicach. Mamy przyjemność gościć pana Ryszarda Mroza, małopolskiego wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Serdecznie witamy. Witam również pana Piotra Hajnosza, przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach. Witam radnych powiatowych, pana Michała Chrząszcza i pana Marka Gajowego. Serdecznie witam sołtysa wsi Spytkowice, panią Helenę Mamoń oraz sołtysa wsi Miejsce, pana Mateusza Przejczowskiego i sołtysa wsi Lipowa, pana Stefana Gierka, współorganizatorów dzisiejszej imprezy. Witam przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice, pana Jerzego Piórowskiego oraz radnych Rady Gminy Spytkowice. Witam przedstawicieli instytucji współpracujących z rolnikami, tych, którzy mają również swoje stoiska, kierownika powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Wadowicach, panią Justynę Jankowską, panią Beatę Pająk w zastępstwie kierownika ARMIR w Wadowicach oraz kierownika KRUS punkt terenowy w Wadowicach, pana Dariusza Gawędę. Witam kierownika wytwórni pasz Dehej z Spytkowicy, pana Zygmunta Kolasę. Firma Drog, pan Franciszek Fryc, a także Megalo, firma spółka jawna, pan Jąkisz i pan Wierzba. Pawilon handlowo-usługowy Centrum, pan Grzegorz Fryc z Spytkowice. Wytwórnia napojów chłodzących Sahara, spółka jawna, pan Sławomir Folga i pan Marek Księżopolski. Małopolska spółdzielnia handlowa Wizan Andrychów. Drodzy Państwo, po tym powitaniu pora na wyjątkowe wydarzenie, na ceremoniał dożynkowy. To jest zawsze wzruszające, kiedy to nasi starostowie będą wręczali ten bochen chleba naszemu gospodarzowi. Drodzy Państwo, znacie ich doskonale, niemal są z Wami tutaj od zawsze. Powitajmy gorąco i zapraszamy do nas starostowie tegoroczny dożynek, Państwo Natalia i Michał Stańczykowie. Wielkie brawa! Gospodarzą na 170 hektarach, głównie to jest kukurydza, ale czasem oczywiście soja i pszenica. Z wielką radością przyjęli to starostowanie na tegorocznym święcie. A oczywiście gwoli formalności ten bochen chleba otrzyma gospodarz naszego święta, wójt gminy Spytkowice, pan Mariusz Krystian. Pani starościno, panie starosto, zapraszam Państwa serdecznie. I za chwilę czas dla Państwa tych pełnienia wspaniałych obowiązków dożynkowych. Drodzy rolnicy, szanowny włodarzu naszej gminy, w imieniu rolników naszej gminnej społeczności przekazujemy chleb dożynkowy, który jest symbolem naszej ciężkiej tegorocznej pracy. W tym dożynkowym bochnie chleba jest trud i pot z czoła rolników, ale jest także miłość do ziemi, do pracy na roli oraz szacunek do drugiego człowieka. Jest on zatem powodem do dumy, dumy i radości z dobrze przepracowanego roku, z pracy, którą rolnik wykonuje nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych. Dożynki to największe w roku święto dla każdego rolnika. Uświadamiają nam one o wartości, jaką była i jest praca na roli oraz jej ostateczny efekt. Przynieśliśmy dary naszej ziemi i chleb upieczony z tegorocznych płodów. Chcieliśmy go przekazać na ręce wójta naszej gminy. Życzymy, aby nigdy nikomu nie zabrakło tego chleba. Szczęść Boże! Nasi starostowie, doskonale pan Michał Stańczyk poradził sobie.
To już wiemy, kto będzie starostą wojewódzkim niedługo po takim świetnym powitaniu. I drodzy Państwo, chwila dla fotoreporterów i chwila również zbiory tegorocznych żniw z pól. I za chwilę słowo od naszego gospodarza. W 2012 roku musiałem przepraszać rolników, że byłem zmuszony brać udział w szacowaniu odszkodań za zmrożenia płodów rolnych i zostało wypłacone 100 zł do hektara. I wtedy z tej strony przepraszałem rolników, że coś takiego musiałem brać udział. Mam nadzieję, że nigdy nie chce nic takiego żywego powtórzyć. Dziękuję za Waszą zaradność, dziękuję za Waszą pracowitość, dziękuję za to, że jesteście. Boże, błogosław gminę Sylkowice i jej mieszkańców. Dziękuję. W tym wysokim słowach podziękowania naszego gospodarza pana wójta, a także podziękowania również za naszych starostów. Na starościnę, ale w pani pięknie wygrała przed panem wójtem, no i na naszego starosty, dla pani starościny kwiaty, a dla pana starosty Klubu Sylkowickim. No to oczywiście warto, żeby były brawa, oklaski dla naszych mistrzów i hodowców, tych pięknych ptaków. Pawła Mendresa, zróbcie wielkie brawa dla pana Pawła, nasz mistrz Polski! Wypuszcza swoje pistole, nie wlecą. Specjalny pokaz przygotowali dla Państwa mistrz Polski swojej kategorii pan Paweł Mendrysa i pan Ryszard Kurdziel. Jeszcze raz wielkie brawa dla nich. Niechaj te gołębie, symbol pokoju, towarzyszy Wam i także Waszym bliskim, bo tego pokoju nigdy Państwu nie zabrakło w Waszych domach i w Waszych sercach i w naszym pięknym kraju. Moi drodzy, zjeżdżamy z tą muzyką, dajcie to całkowicie już do zera. Drodzy Państwo, kilka krótkich informacji na temat całych okoliczności, a potem już będzie granie z naszej znakomitej tutaj kapeli, naszej orkiestry Dętej. Pamiętajcie, mamy specjalne dla Państwa przygotowane nieustająco atrakcje, ale szczególnie zapraszamy do naszych tak zwanych atrakcji, moi drodzy, tutaj Stowarzyszenie Głosy Miłosierdzia, cegiełki zakupione na rzecz naszej Pauliny Tomskiej. Znacie historię doskonale tej wspaniałej młodej osoby.